Kochani, w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, 15 wersecie, czytamy, że po zmartwychwstaniu Jezusa i już po Jego w niebo wstąpieniu zostało około 120 osób. 120 osób, które uwierzyło w obietnicę Jezusa. 120 osób, które postanowiło trwać w modlitwie, w jednomyślności. Postanowili czekać na spełnienie tych obietnic. Wiecie, ludzie mają to do siebie, że często jak coś było dawno, to to jest tak bardzo mocno idealizowane. Ludziom robi się pewne posągi. Z tych 120 osób robi się takie roboty. Ale te 120 osób to nie były idealne osoby. Oni nie byli idealni. Oni nawet nie mieli pełnego objawienia. Wiecie, wystarczy poczytać trochę więcej na ten temat również w apokryfach, w ich listach. I okazuje się, że oni nie tylko, chociażby jeszcze w tamtym czasie, Jezus to nie był Bóg, to był Bóg i był Syn Boży, tak? Ale w wielu takich miejscach ich poznanie, pomimo że oni żyli w tym samym czasie, kiedy Jezus w ciele chodził po ziemi, było w wielu miejscach mniejsze niż nasze teraz. Mniejsze niż nasze teraz, ale było te 120 osób. I oni postanowili, że będą trwać w modlitwie i w jednomyślności. Rozejrzyjcie się. Śmiało. Rozejrzyjcie się dookoła. Jest nas dzisiaj tutaj trochę mniej osób. Trochę mniej. Ale to wystarczy. To wystarczy. Jeśli podejdziemy do tematu na poważnie, jeśli uwierzymy, a znamy siebie, znamy też Twoje ułomności. Te 120 osób też znało. Jeśli podejdziemy do poważnie, na poważnie do słów Jezusa, to wystarczy, żeby zmienić bieg historii. To wystarczy, żeby zmienić ten świat. Bo te 120 osób, oni to zapoczątkowali. Oni uwierzyli w słowa Jezusa. Wzięli pałeczkę i poszli dalej. Choć nie byli idealni. To, że jesteśmy dzisiaj tutaj, to, że spotkaliśmy Jezusa w naszym życiu, to jest też efekt wpływu poprzedniego pokolenia i poprzednich pokoleń. Poprzednie pokolenia kładły podwaliny w swoich modlitwach po to, żebyśmy spotkali Jezusa. To oni się o nas modlili, chociaż nas nie znali. Ale oni proroczo modlili się o nas, że będą następne pokolenia, które przyjdą do Jezusa i które będą kontynuowały ich dzieło. Każdemu z nas, jak tu jesteśmy, każdemu z nas, ktoś głosił kiedyś Ewangelię. Usłyszeliśmy od kogoś Ewangelię. To jest to, co powiedziała Patrycja dzisiaj. Usłyszała od Maćka Ewangelię. I tak naprawdę o tym chcę dzisiaj mówić. Chcę dzisiaj mówić do was o wpływie, chociaż połowę tego, co chciałem powiedzieć, powiedział dzisiaj Artur i Agata. Ale to nieważne, że oni to powiedzieli, ani ja. To tym bardziej potwierdza mi, ponieważ miałem mówić coś zupełnie innego, ale kilka dni temu odebrałem takie przekonanie, żeby właśnie mówić na ten temat. To znaczy, że Duch Święty chce to dzisiaj do nas uwolnić. Więc powiem trochę na temat wpływu, takich podstawowych informacji. Temat wpływu to jest temat rzeka. Moglibyśmy mówić
wiele godzin na ten temat, ale ja bym chciał zrobić taki zarys, takie podstawowe informacje, taki fundament dotyczący samego wpływu. Okej, okay, w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale od 13 do 16, ja przeczytam te 4 wersety, później się chwilę nad nimi zatrzymam. Jezus mówi tak. Wy jesteście solą ziemi, jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolał? Na nic już więcej się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wy nawróceni, wy narodzeni z Bożego Ducha, jesteście solą ziemi. Wy nawróceni, narodzeni z Bożego Ducha, jesteście światłością świata. Jezus, kiedy chodził w ciele po ziemi, on najpierw mówił: ja jestem światłością świata. Jezusa w ciele tutaj dzisiaj nie ma. On później mówił: wy jesteście światłością świata. Jaka jest funkcja światła? Jaka jest funkcja światła? Światło ma świecić, ma podświetlać Chrystusa, który jest w centrum. Ma go podświetlać z każdej strony, ma być widoczny. To światło w centrum kierunkuje Chrystusa. Tak naprawdę Jezus w tym fragmencie nawołuje do tego, co dzisiaj padło wiele razy, do dawania światu świadectwa życia. Świadectwa życia. To jest, wiecie, mega odpowiedzialność. Mega odpowiedzialność. Ja bardzo poważnie traktuję takie słowa. Ja się w nich przeglądam. Nie ktoś z boku. Ja traktuję, że każde z tych słów jest wypowiedziane również do mnie. Czyli ty i ja jesteśmy światłością, tak? Przyjrzyjcie się w tym. Przyjrzyjcie się w tym na poważnie. Co to oznacza? Być światłem. Jak to w praktyce ma działać? Wiecie, ja jak początkowo w ogóle czytałem ten fragment: jesteście solą ziemi. Ja powiem tak zupełnie szczerze, on nigdy nie robił na mnie jakby dużego wrażenia, bo sama sól na mnie nie robiła wrażenia. Wiecie, dzisiaj pojęcie soli jest trochę inne niż było kiedyś. Ja lubię dobrze zjeść, ale niekoniecznie gotować. Używam soli 4 razy w roku do jajecznicy. Naprawdę. Więc w pozostałym zakresie, jakby sól dla mnie to jest coś, co jest gdzieś tam w szafie. Więc słowa wy jesteście solą ziemi no nie robiły na mnie wrażenia. Tak przyzwyczaiłem się przez nie. Ale ja zacząłem sobie badać, dlaczego Jezus powiedział akurat solą jesteście. W ogóle wyczytałem wiele informacji na temat tego, jak w tamtym czasie w ogóle sól była wykorzystywana i do czego ona służyła. Ale takim podstawowym przeznaczeniem soli, podstawowym, była konserwacja. Soliło się po to, aby coś zakonserwować. A po co się konserwowało? Żeby przedłużyć życie. Konserwacja, przedłużenie życia, uzdrowienie. To wtedy były te znaczenia i dla każdego, kto słyszał te słowa Jezusa, to było jasne. Oni sól widzieli w ten sposób, że to jest coś, co w pewnym sensie niesie życie, tak? Jak nie ma soli, to coś gnije, zdycha, tak? Jak jest sól, to życie płynie. Oni to rozumieli pełniej, niż ja, jak za pierwszym razem zacząłem to czytać. Ale to bardzo ważne. W 3 Księdze Mojżeszowej, w 2 wersecie,
Przy drugim rozdziale, 13 wersecie, przeczytam taki fragment. A propos soli też. Co mówi Bóg w tamtym czasie? Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. Jeszcze jeden fragment. Z 4 Mojżeszowej. 18-19. Wszystkie dary ofiarne z obrzędu podnoszenia rzeczy poświęconych, to były słowa do Aarona, które synowie izraelscy składać będą Panu, oddałem Tobie i Twoim synom i Twoim córkom według wieczystego prawa. Jest to wieczyste przymierze soli przed Panem dla Ciebie i dla Twojego potomstwa. Ja kiedy zacząłem sobie to uświadamiać, ja zrozumiałem, że sól była pewnym symbolem przymierza Boga z człowiekiem. To był symbol przymierza. Boga z człowiekiem. I dlatego dzisiaj każdy człowiek narodzony z Bożego Ducha, każdy człowiek nowonarodzony jest żywym symbolem nowego przymierza z Bogiem. Nowego przymierza z Bogiem. Jesteśmy żywym świadectwem tego, że Chrystus istnieje. Każdy z nas żywym świadectwem tego, że On jest. Jesteśmy solą dla innych. Prezentujemy Chrystusa. Prezentujemy Chrystusa. Świat nie widzi innego Chrystusa, jak tylko tego Chrystusa, który jest w nas. Nie widzą innego. Nie widzą, nie znają i nie mogą widzieć. Tylko takiego Chrystusa, jakiego prezentuje Kościół. Wiecie, sól to też smak. Zgadzam się kiedyś z taką informacją, przeczytałem u Dereka Prince'a, że tak naprawdę to nowonarodzeni nadają smak tej ziemi i opóźniają, w pewnym sensie, sąd, ten ostateczny sąd Boży nad tą ziemią, która odrzuciła Chrystusa, która go odrzuciła. Nadajemy jej smak. Ale ta funkcja konserwacji, przedłużenia życia, niesienia życia, to są poważne rzeczy. Ja kiedyś postanowiłem, wiecie, że ja będę bardzo poważnie podchodził do słów Jezusa, że nie będę ich spłycał. Jeśli On to powiedział, to to było ważne. To jest pierwsza rzecz, z którą postanowiłem się zgodzić. I dzisiaj rozumiem, że tak naprawdę jesteśmy, niesiemy to życie. To od nas tak naprawdę zależy. Ale co Jezus, jakby nie wchodząc już bardzo duże szczegóły a propos tych słów, wykładu tych słów, ale co Jezus jeszcze mówi w tym miejscu tak naprawdę? Jezus mówi też, że sól może zwietrzeć. Mówi też, że światło może próbować się ukryć. Znowu wracamy do tego samego miejsca. To od nas zależy, jaką solą jesteśmy. To od nas zależy i tylko od nas dzisiaj, czy my jesteśmy solą, która niesie życie, czy jesteśmy solą lekko lub bardziej zwietrzałą. To samo jest ze światłem. Czy my, nasze nowe życie w Chrystusie stawiamy u góry, aby wszyscy je widzieli. Możemy je schować. Będzie podświetlało pod stoliczkiem coś tam niżej. Będzie sobie świecić, takie małe światełko. Ale my decydujemy, jaki chcemy wywierać wpływ. Czy w ogóle chcemy wywierać wpływ. Czy my chcemy być tą solą, która niesie życie? Czy my chcemy być tym światłem, które świeci wysoko, mocnym promieniem, oświecając Chrystusa, który jest w nas? Wiecie, jest dużo bzdur mówionych na temat tej soli, w ogóle
Ja kiedyś rozmawiałem z takim znajomym, uważam, że był wtedy w procesie nawracania, ale jeszcze w procesie wielu rzeczy nie rozumiał. Jego syn szedł do komunii, mówił mi taki przejęty, taki piękny, mówił ksiądz kazanie do tych dzieci, wy jesteście solą ziemi. Nie są solą ziemi. Nie narodzili się na nowo z Bożego Ducha. Są martwi duchowo, nie są żadną solą. Pięknie płakali, humanistycznie łzy płynęły im po policzkach, tylko to nic nie znaczy. To nie jest żadna sól. Nie poznali Jezusa. Nie potrafią mieć życia, bo są martwi duchowo. Nie mogą być światłem, bo światło nie mieszka w nich. Ale to są takie piękne, piękne historyjki, tak? Pięknie, pięknie się o tym mówi. Bardzo często to, że jesteśmy wśród chrześcijan, to, że jesteśmy solą ziemi, zrozumiane, wypinam pierś porter, jestem solą ziemi. Tu chodzi o odpowiedzialność. Jak jesteś solą ziemi, to rozumiesz to. To jesteś odpowiedzialny, bierzesz to słowo. I zaczynasz się w tym przeglądać. Mówić, Boże, co to oznacza? Ja chcę, ja dziękuję Ci, że ustanowiłeś mnie solą. Dziękuję Ci, że ustanowiłeś mnie światłością. Ojcze, ja dziękuję Ci, pokaż mi to. W jaki sposób mogę nieść życie? W jaki sposób mogę w swoim życiu Ci poświetlać? Ojcze, ja dziękuję Ci, że nie stracę ani minuty. Że nie przeżyję życia na premiach. Pokaż mi to. Pokaż mi to. Jestem gotowy, chcę. Może nie rozumiem. Jak w większości rzeczy, kiedy stajemy przed czymś nowym, my nie zrozumiemy tego intelektualnie. Pytanie, czy mamy parcie? Czy my tego chcemy? Czy my tego chcemy? Czy jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność i potraktować to na poważnie? A nie rozmawiać sobie tylko w korytarzykach. Ja jestem solą ziemi, my jesteśmy solą ziemi, jesteśmy światłością świata, jesteśmy takim czy takim światłem. Ludzie widzą tylko takiego Boga, jakiego im zaprezentujemy. Tylko. Ja też, zanim się nawróciłem, widziałem tylko takiego Boga, jakiego pokazały mi te osoby, które głosiły mi Ewangelię. Nie znałem. Nie mogłem widzieć innego. To jest mega ważne. Zobaczcie, o czym rozmawiają ludzie w tym kraju przy stole. Tak jakby teraz popatrzmy, w jaki sposób w ogóle możemy wpływać, tak? Ludzie przy stołach, jak się spotykają w Polsce, myślę, że z 80% ludzi z 38-milionowego kraju jest w stanie wymienić kilku piłkarzy, jest w stanie wymienić błędy trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej, tak? O piłce nożnej rozmawiają, o sporcie bardzo często też rozmawiają, tak? O polityce też. To kraj, który się specjalizuje w strategiach politycznych. Ludzie siedzą w fotelu, sto z gazet, tak? Boją się z niego wyjść, ale oni są doradcami Putina i wszystkich innych. Oni wiedzą, tylko siedzi w fotelu ze stertą gazet. I on przy stole rozmawiać będzie z tobą o tym, bo on nie umie inaczej, a na pewno nie o swoim życiu. Lepiej porozmawiać o życiu Putina. Kolejny temat, o czym rozmawiają ludzie. Plotki. Nie mamy nic do powiedzenia o sobie, no to pogadamy o każdym innym, tak? Przelecimy wszystkich po kolei. Mamy piękne tematy. Och! Jak czas nam fajnie minął na dzisiejszym spotkaniu. Czy kogoś pominęliśmy? Kolejna rzecz. Tematy. O gwiazdach show biznesu. Ostatnio byliśmy z Julitą na spotkaniu. Były z nami wykształcone, mądre osoby. Na zewnątrz ludzie sukcesu, taka kasa. I rozmawiają o dziecku jednej z gwiazd disco polo. Ręce mi opadły. Po angielsku wyszedłem, pojechałem zaatakować samochód. Bo szkoda mi było czasu. I nie ma innych tematów. I tylko ten. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, bo tak samo jest z piątym tematem. Religia księża. To tak jak znawcy polityki, tak samo. Znawcy wszystkiego, co o wierze trzeba wiedzieć. Wiedzą wszystko. Wiecie, ja
Jak się nawróciłem na początku, dowiedziałem się jakichś rzeczy, nie słyszałem tego w kościele katolickim, przyjąłem, przeczytałem pierwsze rzeczy w Ewangeliach, w listach, ja w ogóle, to jest tak zwana ta ewangelizacja Pawła, tak, że jakby wszędzie w ogóle wszystkim wmawiać w ogóle tak jest. Ja wiem, ja wypociłem hektolitry potu pod pachami i zmarnowałem mega godzin na udowadnianiu ludziom, że w ogóle jest tak, a nie tak, że tak jest napisane, a tak. Ktoś wam powie. Nikogo nie przyprowadziłem w ten sposób do Jezusa. Nikogo, ani jednej osoby. Straciłem kupę czasu, byłem sfrustrowany. Wiele koszul do prania musiałem szybko oddać, bo wkładałem to w cały potencjał siebie i swoich emocji. I w ogóle widzę, mam taką obserwację, że tak naprawdę te wszystkie takie dyskusje, wiecie, bo to wszyscy chcą dobrze, ale że ci, którzy przekonywali, albo się pokłócili, albo musieli pójść na jakiś kompromis, wejść w jakąś ekumenię. Jak ty tych ludzi, którzy oni żyją w swoich lękach, ale oni wszystko wiedzą, jak ty intelektualnie przekonasz, że znajdziesz teraz takie argumenty, on te argumenty. Albo się spotkasz z nim po środku, zrobisz taki mały krok do tyłu, z czegoś zrezygnujesz, żeby się już nie kłócić tego. Ale to są kompromisiki. I ekumenia. O co więc chodzi? Chodzi o to, żebyśmy prezentowali Boga, a nie tylko o nim mówili. Zamiast tracić czas na intelektualne potyczki, zaprezentuj, stań i powiedz: Chrystus jest taki jak ja. Popatrz na moje życie. Zapraszam Cię do Niego. Poobserwuj, co się wydarzyło w moim życiu, kiedy się nawróciłem. Poobserwuj. Prezentujmy Boga, a nie tylko o Nim mówmy. A to przeczytałem jeszcze a propos taki jeden fragment, który też znalazłem w apokryfach, chyba tutaj w Naukach Apostolskich. To był dokument, to się pismo, które powstało jeszcze zanim zostały spisane wszystkie Ewangelie, ale oni też to fajnie jakby rozumieli. Tam jest napisane tak. Wszelki prorok, nauczający prawdy, jeżeli nie czyni tego, czego naucza, jest prorokiem fałszywym. Bo to w ogóle jest niewłaściwy kierunek. Nie chodzi o wymądrzanie. Ja wiele razy, jak patrzę wstecz, dlaczego ja się wtedy z ludźmi intelektualnie przepychałem. Bo ja chciałem, żeby moja racja była na wierzchu. Ja zawsze mówiłem, że chodzi o Jezusa, że chodzi o prawdę. W jakimś stopniu tak, to się zmieniało proporcjonalnie. Ale jak ja już toczyłem tą dyskusję, tak, to ja już w ogóle musiałem mieć to ostatnie zdanie. Ja musiałem w ogóle przekonać. Dlaczego? No to są różne formy w ogóle odrzucenia. To się trzeba też w tym poprzeglądać. Ale inaczej jest, kiedy postanawiamy prezentować Boga. Zastanawialiście się, dlaczego w naszym kraju jest taki wykrzywiony obraz Jezusa, właśnie Boga? Bo teoretycznie każdy w tym kraju, jak się rodzi, no nie każdy, ale ponad 90% ludzi, słyszą o Jezusie. Tak naprawdę przedstawiana jest karykatura Jezusa, tak? Jakieś substytuty, ale ludzie słyszą. No dlatego, że tak naprawdę przez wiele, wiele lat praktycznie prezentowaniem Boga i mówieniem, jaki jest Bóg, zajmował się w tym kraju Kościół katolicki. I on go tak podał. I teraz nie chodzi o to, aby z ludźmi, którzy są w to wrośnięci, przez kulturę, tradycję, usiąść i wypunktować. To nie tak, to tak. To nie weź ten werset. To nie zadziała. Zaprezentuj Boga, jaki On jest. W ten sposób pozbawiasz w ogóle innych argumentów, iż tak jest. Nie koncentruj się na wbijaniu, na o, to nie tak, to nie tak, to nie tak, tylko pokaż, jak jest. Ja to zrozumiałem, ja to zechciałem. Nie interesują mnie pewne wątki, wiele ludzi mnie zaczepia. A to powiedziałeś tak, a to tak, a to tak. Nie,
Naprawdę. Ja pamiętam, ile czasu ja straciłem na to. To nie dało efektu. Ja w to miejsce mogę robić prawdziwe rzeczy. Mogę uwalniać prawdę, pokazywać. Nie tracę czasu na takie spory. Co to w ogóle jest wpływ? To jest, uważam, że mega ważne. Wpływ to jest prawo oddziaływania jednej materii na drugą materię. Może być jednego podmiotu na drugi podmiot. To jest prawo oddziaływania. Wiecie, z tym wpływem to jest tak, że my możemy czasami nie dostrzegać czegoś jako wpływ, bo się koncentrujemy na to tu i teraz. Ale zwróćcie uwagę, czy woda wpływa na skałę? Wpływa. Wpływa. Woda wydrąża nowe ścieżki w skale. Czy wiatr wpływa na skałę? Wpływa. Następuje erozja. Nie zobaczysz tego z dnia na dzień. Nie każdy wpływ jest widoczny z dnia na dzień. Ale już inaczej jest, kiedy spojrzymy na przykład wiatr na wodę, tak? Fala, sztorm będą szybko widoczne. A pewien wpływ może nastąpić ekspresowo, kiedy wylejesz wodę na ogień i go ugasisz, tak? Oddziaływanie jednej materii na drugą. Wpływ widoczny od razu. Są różne wpływy. Natomiast to nie zmienia faktu, że sam wpływ jest prawem oddziaływania jednej materii na drugą materię. I co jest bardzo ważne, że zawsze jest przepływ i ruch jakiegoś wpływu. Zawsze. Zawsze jest to wyswobodzone. Ja nie będę dzisiaj jakby koncentrował się na tym temacie, czy my jesteśmy generalnie otwarci na to, żeby brać od kogoś, tak? Czy jesteśmy zamykani, pewne rzeczy nawet tutaj są wyswobodzone, że my ich nie przyjmujemy, bo teraz dotyczy to dobrych i złych, ale chcę wam podkreślić, że sam ruch wpływu, on jest non-stop. I teraz pytanie z tej perspektywy, czy zasadnicze, czy to my jako Kościół wpływamy na świat, czy to świat wpływa na nas, jako na Kościół? Bo wpływ jest wywierany, non-stop. Tak jak tutaj siedzimy, są różne wpływy. Przez 24 godziny na dobę, tak jak funkcjonujemy, wyswobodzane. Ja chciałbym tak pokrótce skupić się, tak bardzo dzisiaj o złotu ptaka, na rodzajach wpływu. Pierwszy rodzaj wpływu, ja to sobie nazwałem, że to jest wpływ niezamierzony. Czyli to jest wpływ przez nas w danej chwili niekontrolowany. Nie kontrolujesz tego. Nie planujesz w tym momencie wpływać. Po prostu twoje świadectwo życia. Tak jak wierzysz, tak żyjesz, tak? Wierzysz, żyjesz, funkcjonujesz, sobie dla ciebie to jest normalna rzecz, tak? W tym momencie ty prezentujesz Chrystusa, prezentujesz Boże zasady i ty w ten sposób wpływasz. Mam taką historię. Kiedyś pojechaliśmy z Julitą na którąś z ewangelizacji. Nie pamiętam, która to była grupa, czy to w piątki, to przedostać się od nas samochodem jest dużo dłużej niż kolejką w WKD. Wracamy z ewangelizacji. Usiedliśmy sobie w kolejce WKD Śródmieście, kilka minut przed odjazdem WKD-ki. Obok nas na różnych miejscach też już siedziały osoby. W pewnym momencie, bo to pociąg sobie stał, czyli był otwarty, idzie sobie taki gość, idzie sobie po peronie, bluźni, wrzeszczy. Nie będę cytował. Wchodzi przez drzwi. Nie mieliśmy tylko my, bo inne osoby. Spojrzał na nas. Coś przeżył. Nie wiem co. Spuścił głowę. Powiedział: przepraszam za łacinę.
usiadł i do momentu przez 38 minut, jak nie wysiedliśmy z tej bukatki, nie odezwał się ani słowem. Ja nie wiem co. Coś zobaczył i coś przeżył. I wiem, że to jest wpływ, którego my w tamtym momencie nie kontrolowaliśmy. Po prostu tam byliśmy. Przed chwilą całym swoim sercem głosiliśmy Chrystusa. A teraz sobie po prostu siedzieliśmy. Jechaliśmy do domu coś zjeść. Takie niezamierzone wpływy są w różnych sytuacjach. Tak? To jest każdy przejaw Bożej mocy. Ja pamiętam, że szczególnie taką pierwszą sytuację, jak mi się to zdarzyło w pracy, rozmawiam z taką osobą, dzwoni do mnie. Mówi mi o czymś, no o czym nie mogę wiedzieć. Mówi, nie uwierzysz, co się wydarzyło. A ja przez telefon mówię, to i to. Ona, o Jezu, skąd wiesz? No właśnie sobie powiedziałaś. I to dla ludzi jest szok, ale ja jestem świadomy, że w ogóle tak rzeczy działają, tak? W zakresie tego niezamierzonego wpływu, wiecie, ja... Bóg powiedział, tak jak się na początku przedstawiał, powiedział, ja jestem. Ja to zrozumiałem, ja jestem z Nim zjednoczony, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, więc ja też jestem, ja jestem. Jestem. Dlatego się nie spinam na pewne intelektualne dyskusje. Nie spinam się, nie słuchaj, tak, patrz. Jestem. Dostrzeżesz to, to weźmiesz. Nie dostrzeżesz, nic się nie poradzę, tak? Czyli po prostu jestem, żyję, prezentuję, tak? I to jest ten niezamierzony wpływ na świat. Ale niezamierzony wpływ, on również odbywa się w Kościele. Na przykład, kiedy ktoś prorokuje, tak? To też wpływasz. Wpływasz, bo w ten sposób usługujesz innym, a to nie jest w ciebie zamierzone. Ty się poddałeś temu. Jesteś posłuszny Duchowi Świętemu, tak? Ale każde posługiwanie w darach. Czyli ten wpływ to nie jest tylko Kościół na świat. On również jest w Kościele. I to jest ważne. Żeby takich rzeczy nie blokować. Jeśli one są. Bo to usługuje innym. Ale to jest ten wpływ niezamierzony. No ale drugi jest zamierzony. Wpływ zamierzony jest wtedy, kiedy podejmujemy świadome działanie, żeby w danym momencie wpływać na innych. Tak? Chcemy wpływać na innych. I ten zamierzony wpływ możemy podzielić na wpływ bezpośredni i wpływ pośredni. Taki przykład, jeśli chodzi o ten zamierzony, bezpośredni wpływ na świat. No, ewangelizacja uliczna. Ja nie idę na ewangelizację po coś, bo jest. Ja idę na ewangelizację, aby wpływać na każdą z tych osób, która będzie tam szła. Na każdą z tych osób, która będzie słuchała tych słów. Ja wcześniej w modlitwie kieruję tam synów pokoju. Jak najwięcej. Ale później idę tam po to, aby wpływać na tych ludzi. Aby głosić im Chrystusa w świadomy sposób. Ja nie idę na zasadzie, zobaczymy jak to będzie na ewangelizacji. Ja idę w jakimś celu. Chcę na nich wpływać, jak najwięcej. Stoję i szukam. Jeśli pojawia się nowa grupa osób na światło, wystarczy, że jedne oczy patrzą na mnie. Mówię do tej osoby. O takie osoby się modlę. Do takich osób chcę mówić. Świadomy wpływ, tak? Ewangelizacja uliczna. Ale wiecie, to nie poprzestaje też jakby na tym, co jest. Rozmawiamy
też ostatnio często z Uwitą na ten temat. Kochamy ulicę, kochamy ewangelizację publiczną, ale też chcemy więcej. Chcemy docierać do różnych ludzi. Modlę się o mądrość, o nowe formy ewangelizacji. Bo ta ewangelizacja, ona jest po to, aby wpływać na tych ludzi, aby spotkać ich Chrystusa. To samo jest z ewangelizacją jeden na jeden. Kiedy głoszę komuś jeden na jeden Chrystusa, to nie karmię swoich deficytów, że mu teraz opowiem coś fajnego o mnie, tylko chcę na niego wpłynąć, aby spotkał Jezusa. Opowiadam mu swoje świadectwo, tak? Ale tak naprawdę ja wpływam na niego i robię to zupełnie świadomie. To nie jest tak, że skończył mi się temat o piłce nożnej i teraz rozmawiam na temat Chrystusa. No nie. Nie. Każda inna forma ewangelizacji, każda, jaka jest, to jest bezpośredni wpływ na świat, to jest mega ważne. Jeśli piszę artykuł, jeśli piszę posta, nagrywam świadectwo, to ja chcę wpływać w ten sposób. Nie chcę nagrać filmiku, żeby był filmikiem, żeby mógł się poprzeglądać. Ja się modlę, żeby on dotarł do osób bez jakichkolwiek ograniczeń, żeby się to rozprzestrzeniało i żeby wywierało wpływ. Bo jestem świadomy, że to jest narzędzie wpływu. Tak samo znaki i cuda, tak? Kiedy modlimy się, ludzie są uzdrawiani, tak? To jest też pewna forma wpływu. I tak samo jest z naszymi takimi, wiecie, aktywnościami zawodowymi. Kiedy ja chcę być głosem zawodowo, chcę występować, mieć pewne prelekcje, to ja chcę w ten sposób pokazywać ludziom Chrystusa. Chcę wpływać. Nie wycofuję się z tego miejsca. Nie wycofuję się tylko i wyłącznie do ewangelizacji ulicznej. Bo jeśli ludzie rozpoznają we mnie autorytet, jeśli rozpoznają we mnie to, że jestem fachowcem, ekspertem w jakiejś dziedzinie, tak? I oni się dowiadują, co za tym stoi. Ja to opowiadam, bo to jest bezpośrednia forma zamierzonego wpływu. To samo jest w Kościele, tak? Nauczania, poselstwa. Przecież to, co teraz mówię do was, to też ja chcę wywrzeć pewien wpływ. To nie jest tak, że ja nie chcę. Nie, ja chcę, abyście te słowa o wpływie, akurat które mówię, potraktowali na poważnie i tam, gdzie jest taka potrzeba, abyście coś zmienili i zrozumieli to głębiej. Ja nie mówię po to, bo popowiem sobie coś takiego. Wpływam świadomie, w bezpośredni sposób, tak? To samo jest ze świadectwami, to samo jest z jakąkolwiek innymi aktywnościami nakierunkowanymi na bezpośredni wpływ. Nawet czasami, wiecie, jakby stworzenie komuś odpowiednich warunków, to też jest bezpośredni wpływ. To, że stwarzasz mu warunki, to wpływasz. Wiecie, to często jest, od razu się pojawiają takie systemy lękowe. Jak to wpływasz? No to manipulujesz. No nie manipuluję. A Jezus jak nauczał, to nie wpływa? To po co? On chodzi mi co mówi? On wpływa. Chłopaki, chodźcie, jest nas 12. Zakumajcie w końcu, powiedział, tak? Ile z wami jeszcze będę chodził? Zaczajcie, wpływam na was. Puścicie to później dalej. Zaczniecie od tych 120, pójdzie w świat. Będzie nas więcej. Wpływam w świadomy sposób. Tylko religijni ludzie nigdy nie powiedzą, że nie wpływają. Ja to tak, wiesz, tak mnie tak uświęca. Ja to wpływam, to nie, bo to manipulacja. To tak jak ci, którzy sądzą non-stop. Co robisz, co mówisz, każdą twoją doktrynę. Ja nie sądzę. Bóg powiedział, że nie sądzi, abyście nie byli sądzeni, tak? Ale robi to non-stop, tylko tak nie nazwa, bo się boi. Boi się, tak? Ja czasami w ogóle rozmawiam z ludźmi i mówię, jest napisane, napominaj, tak?
A żeby napomnieć kogoś, to nie musisz najpierw go osądzić? I to jest wpływ bezpośredni, on jest bardzo istotny. Ale jest też wpływ pośredni, który często jest zapomniany. On jest często poniżony. Jeśli udostępniasz i rozpowszechniasz czyjeś działania związane z bezpośrednim wpływem, to ty wpływasz tak samo, tylko że pośrednio. Ale wpływasz. Wpływasz. Prosty przykład. Ja dzisiaj mówiąc to do was, wpływam na was bezpośrednio. Jeśli się z tym zgadzasz i puszczasz to dalej, wpływasz pośrednio. Narzędzie naszego wpływu w tym temacie się zwiększa. Wpływamy tak samo. Zobaczcie, w takim jest sporo takich narzędzi do takiego wpływu, też bezpośredniego i pośredniego, tak? W ogóle wszystkie media społecznościowe, tak? Czyli Facebook, który od jakiegoś czasu prym wiedzie, możemy za jego pomocą wpływać i bezpośrednio, i pośrednio, tak? I bezpośrednio, i pośrednio. I to służy i do jednego, i do drugiego sposobu. I do jednego, i do drugiego wpływu. Wiecie, ważne jest tylko, żeby w tym wpływie chodzi o jednolity przekaz. Jednolity przekaz. Celem tego wpływu powinien być przekaz i odbiorca. Przekaz i odbiorca, tak? Nie nadawca. Czasami jeszcze to jest źle rozumiane. Jeśli ty służysz, wpływasz bezpośrednio czy pośrednio, ty się stajesz w pewnym sensie osobą publiczną. Ale celem mojego wpływu w tym momencie jest przekaz, to co chcę zanieść, i odbiorca, ci, do których chcę dotrzeć. To jest najważniejsze. Wiecie, kiedy stajesz w tym miejscu, że zaczynasz wpływać, ludzie będą ci mówili, że masz złe motywacje, złe intencje. To jest normalne, dzieje się to z automatu. Ale tylko ty na poziomie twojego serca wiesz, jak wyglądają twoje intencje, że rzeczywiście koncentrujesz się na tym przekazie, jednolitym przekazie i na odbiorcy. Czy chodzi jeszcze o jakieś karmienie swoich deficytów, nie? To każdy z nas, jak zajrzy głęboko, to będzie wiedział natychmiast. Musimy więc mieć jakby absolutną świadomość wpływu, że wpływ w ogóle jest, że to jest prawo oddziaływania, które jest. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. I teraz, wiecie, bo to jest też bardzo ważne, to nawiąże do tego wpływu pośredniego i dobrego zrozumienia. Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy do nauczania, bo nie jesteś nauczycielem, to nie nauczaj. To udostępniaj nauczania innych. Wpływaj pośrednio. Ja nie mówię nie głoś Ewangelii. Ja nie mówię nie mów swojego świadectwa, mów Ewangelię. Głosimy od razu świadectwa działania Bożego w naszym życiu też. Na tym jest w ogóle moc. To jest nasze prawdziwe. Ale niekoniecznie jest też tak, że w pierwszym tygodniu po nowym narodzeniu musisz nauczać. W tym czasie możesz udostępnić nauczania innych. I rośnij sobie w tym. I zaczniesz też nauczać. Jeśli prawidłowo patrzysz, jeśli twój przekaz jest, jeśli jesteś skoncentrowany na przekazie, jeśli zależy ci, żeby zanieść pełną Ewangelię na odbiorcy, to nie będziesz miał problemu, jeśli nie powiedziałeś to ty, a ktoś inny. I tak wszyscy powtarzamy po Jezusie. Wszyscy. Wszyscy. Wiara w imię
wiara w to, że Chrystus miał na imię Jezus. Wiara w imię to wiara w 100% Jezusa, w tego, co On robił, mówił, jak żył. W Jego poglądy, zachowania, we wszystko, co prezentował. To jest wiara w imię. Wiara w imię Jezus. W potęgę tego imienia, tak? Wiecie, ja na przykład mam tak, udzielę się Wam, jak ja mam. Ja nie udostępniam osób, które wpływają krzywo. Jeśli na przykład mam problem, jeśli chodzi o intencje, czy wiem, że manipulują, albo głoszą niepełną Ewangelię, tak? Nie udostępniam takich osób. Również takich osób, co całokształt ich służby, działania jest zły. I teraz zobaczcie. Bardzo często takie osoby mówią też mega prawdziwe rzeczy. Pojawi się zdanie takiej osoby, które jest prawdziwe. Ja się z nim zgadzam. Ale teraz ja jestem świadomy całokształtu zjawiska, wpływu i wiem, że są osoby, które słuchając mnie pomyślą, że my jesteśmy jedno z tym kimś. I ja go nie udostępnię. Chociaż on powie prawdziwą rzecz, ale ja go nie udostępnię. Z uwagi na to, że całokształt jego działania jest zły, tak? Ale z drugiej strony, bo to też jest ważne, żeby to rozumieć. Wpływ to nie jest coś enigmatycznego. To nie jest jakiś miszmasz, jakiś kogelmogel czy kogelmogel? Kogel. Kogelmogel, tak? To nie jest coś takiego. Ja na przykład zamieszczam przekazy, które w danym czasie stanowią pewną spójną całość z tym, co ja chcę w danym czasie przekazać. To nie jest kwestia w ogóle tego, czy to jest dobre, czy to jest złe, tak? Ale ja rozumiem wpływ. Ja w ogóle mam świadomość. To jest narzędzie wpływu. To narzędzie chcę wykorzystać do tego i do tego. Chcę to zrobić w taki i w taki sposób. I ja wiem, co mam zrobić. Bo postawiłem sobie kilka pytań wcześniej, tak? Co ja chcę? I dzisiaj wiem, w jaki sposób chcę wpływać. Więc to nie jest pewien miszmasz. Zamieszczamy wszystko. Jest dużo cudownych rzeczy, które nie muszą być zamieszczone w danym czasie. No i przechodzę do tej takiej bardzo ważnej rzeczy, tak? Jak powiedziałem, że to nie jest pojęcie enigmatyczne, kwestia wpływu, bo tak jak mówiłem, chociażby jest ten wpływ niezamierzony i zamierzony, ale kiedy już zadamy sobie pytania, kim jesteśmy, tak? Kim jestem? Kim jestem? I kiedy znajdziemy już odpowiedź na te pytania, kim jestem, to dobrze jest zadać sobie drugie pytanie. Jak chcesz wpływać na innych? W jaki sposób? Niech to nie będzie dzieło przypadku. Niech to nie będzie tak, że ktoś zadzwoni, że jest ewangelizacja, skoczę, zajrzę. Ja na przykład nie chcę takich ewangelizacji, na które... Nie chcę, wewnętrznie, na tym poziomie mojego serca. Gdzie ja mam zbiegu wskoczyć. Dla mnie ewangelizacja jest czymś ważnym. Ja chcę ją przygotować w modlitwie. Ja przed każdą ewangelizacją ustanawiam w ogóle poselstwa z nieba. To jest dla mnie ważne. To nie jest przy okazji. Jak chcesz wpływać? Uważam, że mega ważne pytanie, wracając do tego, że jesteśmy solą dla tej ziemi i światłem. Jesteśmy do tego powołani, aby wpływać. Wiecie, powiem Wam teraz trochę o sobie. Ja na przykład, jedną z takich rzeczy, to uwierzyłem, że
że jestem mentorem dla ludzi i że też jestem mentorem w biznesie. Kiedy rozpoznajesz takie rzeczy, w ogóle kim jesteś i co dalej chcesz, jak chcesz wpływać, wszystko zaczyna się ze sobą łączyć, zaczynają być pewne rzeczy spójne. Tutaj nie ma też niż masz trochę tak, trochę tak. Taki przykład. Dlaczego gram na basie? Po pierwsze, bas to głębokość, na której mi osobiście bardzo zależy. Dla mnie głębokość życia z Bogiem, relacji z Bogiem jest mega ważna. Bas to takie... Bas jest głęboki. Jestem spełniony. Jestem zaspokojony. To zbyt ubogie słowa, żeby oddać to, co przeżywam w ogóle, jak gram na tym basie. Ale tutaj chcę postawić pewien akcent, że tutaj nie ma braku we mnie. Jestem spełniony, jestem zaspokojony. Głębią tego, co ja sobie przeżywam, uderzając w tą basową strunę, bo to jest pomiędzy mną a Bogiem. To jest jakby intymna relacja pomiędzy nami. Każdy z was może słyszeć to inaczej, ale ja wiem, co ja przeżywam. Dla mnie to jest mega ważne. Po drugie, bas, on musi być zawsze zdyscyplinowany. Bas, co do zasady, to nie jest instrument, który może sobie zrobić przerwę. Basu się nie odkłada. Bas robi bum, 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 bum. Bas działa cały czas, trzyma fason. I trzyma rytm, trzyma fason. Tak? I trzecia rzecz, mega ważna. Bas daje innym ramę, z której mogą się odbić. Jak Krystian zagrał z nami teraz pierwszy raz kilka tygodni temu. Takie mega miałem przekonanie w ogóle, doświadczyłem tego. Ja wrócę do punktu pierwszego. Jestem zaspokojony i spełniony. Jest mi w ogóle mega dobrze. Tak? I robię sobie pum, 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 pum. I słyszę teraz, że jest człowiek, który może z tego rytmu w ogóle popłynąć dalej. Tam, gdzie ja nie dojdę. To w ogóle ja jestem zaspokojony. Ale on może się odbić. W ogóle wszyscy płyniemy wtedy w tym dalej. Tak? Ale ja jestem pewną ramą. Dla niego. Dla niego. To jest, tak, może wyskoczyć dalej w swoim życiu. Podobnie jest u mnie w kwestii tej biznesowej. Wiecie, to jest tak, że wielu ludzi jeszcze nie rozumie, że współpracując ze mną, to tak naprawdę nie jest kwestia, to się tak zazwyczaj zaczyna i to tak jest utarte. My też w takim społeczeństwie funkcjonujemy i mamy jakby swoje poranienia tutaj, jakie społeczeństwo, ale takie jest nastawienie na produkt lub na usługę, tak? Że z takiej współpracy musi być produkt albo usługa. Ale bardzo często chodzi o coś zupełnie innego. O zastymulowanie danej osoby, aby weszła w swoje miejsce, rozpoznała, kim jest, zajęła to miejsce i ona zaskoczyła. A ja jak na tym basie mogę stanowić pewną ramę. A powtarzam, jestem zaspokojony. Nie odczuwam braku. Mogę się w ogóle, działam tak, aby ktoś mi wyskoczył z tych pleców, z tej ramy. Odkrył, kim jest i poleciał dalej. Doszedł w te miejsca, w ogóle gdzie jest obdarowany, w miejsca swojej wiary w ogóle i szedł jak przecina. To jest mega ważne. Nie zawsze chodzi o produkt lub o usługę, tak? Bo to, kurczę, to generalnie z kwestii ojcostwa, tak? Ojciec zawsze będzie wypychał syna. Zawsze będzie go promował. Ojcu niczego nie brakuje. Będzie stawiał na syna. Kończąc, chciałem dzisiaj
podsumować to w ten sposób, że pamiętajmy, że jesteśmy zmaterializowanym Chrystusem dzisiaj. Jesteśmy Jego ciałem. Świat nie widzi i nie zna innego Chrystusa, jak tylko my. I chcę was zachęcić, abyście rozważali to i odpowiedzieli sobie na pytanie. I podjęli decyzję, w jaki sposób chcecie wpływać na ten świat. W jaki sposób chcecie wpływać. Amen. Amen. A jak ktoś będzie chciał przy mnie być, to to jest jego prywatny wybór. Ale ja będę pływał i będę szerzył królestwo. Tak sobie postanowiłem. To jest dobre postanowienie. Pamiętam, Agatka jeszcze nie była zbawiona, jeszcze nie znała Jezusa. A chodziła za mną z plecakiem, z traktatami. Bo ja głosiłem królestwo. Chciałbym, żebyś taką decyzję miał w swoim sercu. Chciałbym, żebyś powiedział: Boże, ja nie potrzebuję nikogo i niczego. Ja będę szerzył królestwo. I dopasuję całe swoje życie. Dopasuję do tego swoje małżeństwo, swoją rodzinę, swoje zarobki. Wiecie, ja dzisiaj to mam jeszcze inaczej, ale pamiętam, że jak nie byłem jeszcze na pewnym etacie, jako duchowy, jako duszpasterz, jako posługujący, to wiecie, jaka miałem metodę związaną z pieniędzmi. Ja miałem taką metodę, że ja się modliłem i mówiłem: Panie, ile mogę sobie zostawić? Ja się nigdy nie modliłem taką modlitwą, ile mam dawać pieniędzy w królestwo. Ja się modliłem taką modlitwą, ile mogę sobie zostawić. Bo ja powiedziałem: ja będę szerzył królestwo. Ja będę szerzył królestwo. Tylko w ten sposób się wywiera wpływ.
inna forma wywierania wpływu to jest taka zapchaj dziura. Zapchaj dziura. Jestem chrześcijaninem, więc powinienem. Nie. Nic nie powinieneś, jak jesteś chrześcijaninem. Nic. Nic. Wywieranie wpływu jest związane z decyzją poświęcenia wszystkiego w naszym życiu na rzecz owego wpływu. Wszystkiego. Wszystkiego. Dam Ci przykład. Jeżeli masz dzisiaj jakąś potrzebę życiową, jakąś ważną, coś takiego ważnego masz w życiu dzisiaj. Czy to wewnątrz siebie, czy na zewnątrz, nieważne. Coś jest dla Ciebie naprawdę ważną rzeczą. W sferze ciała, psychiki, finansów, nie, relacji czegokolwiek. To weź sobie tą rzecz teraz. Połóż ją na jednej stronie wagi. A na drugiej stronie wagi połóż Twoje pragnienie wpływania. I powiedz: Panie Boże, jestem gotów poświęcić tą rzecz na rzecz wpływania na Królestwo. Niektórym z Was mówiłem na takich ostatnich rozmowach, mówiłem też w środę, chyba na modlitwie, chociaż nie pamiętam. Ja oglądałem sobie film ostatnio z takim aktorem, którego lubię. Nazywa się Russell Crowe. I on grał w filmie pod tytułem Dla niej wszystko. Chodzi o to, że jako żona jest niesłusznie oskarżona o morderstwo i nie ma żadnych możliwości z nauczycielem. I on ją z tego więzienia postanawia wyrwać za wszelką cenę. Nawet ona nie chce stamtąd wyjść. Nawet ona dostaje dożywocie. I nawet ona do niego mówi: nie możesz takich rzeczy robić. Nie możesz mi tego zrobić. Zniszczysz swoje życie. Ona go zniechęca do tej miłości, w ogóle udaje, że mu na nim nie zależy. Awantura na widzeniu jednym jest. I bardzo mi się podobało, kiedy przyjechał na drugie widzenie już przez telefon, bo już nie mieli pokoju, że przy stoliku widzenia. I ona do niego mówi: co chcesz? A mówi: milcz. Milcz. Jestem twoim mężem. Kocham cię. Nie spędzisz tu reszty życia. Nie obchodzi mi, co o tym myślisz. I on ją porywa wręcz z tego więzienia. Ale wcześniej zasięga opinii człowieka, który siedmiokrotnie uciekał z więzień. To już jest taki emeryt. On się z nim spotyka, z nim rozmawia i mówi: jak mam odbić moją żonę z więzienia? I ona mi mówi: tak, pamiętaj, jeśli nie postawisz wszystkiego na wolność, nie uzyskasz tej wolności. Może będziesz musiał zostawić dziecko na stacji paliw. Może będziesz musiał pojechać tam, gdzie nie chciałbyś jechać. Może będziesz musiał zostawić pewnych ludzi. Ale jeśli poświęcisz wszystko, 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 będziesz wolny ty i będzie wolna mama. Wolność kosztuje. Tak wygląda służba w Królestwie. Podaj mi decyzję, że zapłacisz cenę. Ja zapłaciłem cenę. I dlatego diabeł mi wisi i powiewa. Rozumiecie mnie? Diabeł ugina się przed tymi ludźmi, którzy zapłacą cenę. On ma w dupie przemądrzałych chrześcijan.
głęboko, aż po samą okrężnicę. I tyle. Możesz tam zagadać w innych językach, jak chcesz. Panie, proszę, Ojcze, modlimy się. Ja Tobie dziękuję za to, że Ty nas powołałeś do tego, abyśmy byli Twoim głosem na tej ziemi. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie. Dziękuję Ci za to, że gdzie nasz głos, tam Twój głos. Gdzie nasz krok, tam Twój krok. Gdzie nas dotyk, tam Twój dotyk. Potężny Święty Duchu, jesteśmy Twoją armią, Twoimi ludźmi. Jesteśmy Twoim ramieniem, Twoją siłą tutaj. Potężny Święty Duchu, działasz w nas i przez nas. Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy, że każdy aspekt naszego życia będzie wywieraniem wpływu na społeczeństwo, które jest wokół nas. Ojcze, będziemy wywierać wpływ na świat i na Kościół. Ojcze, położymy każdy element naszego życia i poświęcimy wszystko, aby Twoje Królestwo się szerzyło przez nas. Potężny Święty Duchu, będziemy wywierać wpływ w każdej formie. Wiemy, że jesteś w nas i będziesz nas w tym wspomagał. Nasze duchy, dusze i ciała należą do Ciebie. Amen.